Dzień dobry wszystkim, witam Państwa najserdeczniej. Ja myślałem, że litera J nie będzie odznaczała się niczym oryginalnym, ale okazało się, że byłem w błędzie. I jak zauważyłem na kilku przykładach podręczników i archiwaliów, z litery J możemy stworzyć naprawdę dosyć szeroką gamę możliwości, jeśli chodzi o jej ozdobną formę. Ale zaczniemy od tej najbardziej klasycznej, która jest i łatwa, i trudna zarazem. Dlatego, że pisząc J, musimy się nauczyć pisać ją, nie odrywając dłoni. Powtórzymy sobie ją kilka razy i za chwileczkę zwrócę Państwu uwagę na szereg szczegółów pomocnych przy pisaniu tej litery. Może jeszcze raz. Otóż, zaczynając pisać literę z J, w tym miejscu powinniśmy zrobić taką połowę znaku nieskończoności. Mniej więcej tak to wygląda. I kolejnym elementem litery jest linia falowana, znana chociażby z litery D, z tym, że tutaj linia falowana schodzi na poziom minus drugi. Tutaj mamy poziom minus drugi, a litera J sięga aż do poziomu czwartego. Linia falowana, która przechodzi nam w laskę zaginaną dolną oczywiście. Moment tego przecięcia powinien wystąpić na wysokości pierwszej poprzeczki. To też dosyć ważne. I tak jak powiedziałem, coś, co wydawać mi się mogło, że nie będzie miało miejsca, mianowicie wariacje na temat litery J i to, jak różnie można przedstawić tę literę. Na przykład za pomocą wężyka. Zaczynamy z poziomu drugiego. Dociskamy środkową linię wężyka. I prowadzimy J już w standardowym wyrazie, łącząc się na poziomie pierwszym. Jeszcze raz. Tak. Mogę też Państwu zaproponować jeszcze jedną formę dużego J z pomocą takiego łącznika rozpoczynającego się na poziomie drugim oraz poprzeczki, takiej ugiętej poprzeczki. Jeszcze raz. Tak jest. No i ekstra bonus, czyli mocno, mocno rozbudowana dekoracja przy literce J. Podpiszemy się dzisiaj za jakiegoś Jacka. O tak. Co do minuskularnego J, innymi słowy małego J, tutaj już faktycznie nie mamy dużego pola do rozważań nad formą tej litery,
Możemy jedynie poeksperymentować nad długością laski zaginanej dolnej. Już tłumaczę, w czym rzecz. Małe j oczywiście będzie się zaczynało zawsze od łącznika oraz laski falowanej, która przechodzi nam w laskę zaginaną dolną. No i kropa oczywiście. Ale przy małym j, w zależności od kompozycji tekstu, a nawet wyrazu, w którym będzie ona występowała, możemy sobie pozwolić na pewne dowolności. Mianowicie długość naszej laski zaginanej dolnej może się wahać w przedziale od minus 3 przez minus 4, a nawet nie będzie to nic nadzwyczajnego ani niespotykanego. Może nam ona sięgnąć poziomu minus 5. I bardzo wdzięcznie łączy się ta literka z małymi. Występującymi po niej. I coś dla miłośników bardzo krętej linii. J małe w formie bardzo ozdobnej. A i tutaj kropy nie postawiłem właśnie. Powtórzę słowo jak. Tym razem z mocno ozdobnymi formami liter. No i jak się Państwu podoba litera J? Pan atramentowy.